Kochani, to będzie konferencja na temat rozeznawania duchowego. Myślę, że sięgacie po coś, co jezuici mają najlepszego. Żeby wprowadzić do świata rozeznawania duchowego, pokażę wam takie dwie postaci i od nich sobie wyjdziemy. Jedną z nich jest Dawid. Dzisiaj akurat jest takie czytanie. Myślę, że byliście w kościele. Dawid jako kilkunastoletni chłopak jest pasterzem. Jest po prostu pastuchem, ma swoją trzódkę, najprawdopodobniej owiec, jakiś baranków. I to jest jego wielkie marzenie, żeby zostać dobrym pasterzem. On do tego został wyszkolony, trenuje, poznaje owce, poznaje prawidła dobrego pasterstwa. Dodatkowo też szkoli się w takich sztukach walki przeciwko niedźwiedziom i różnym lwom, o czym zresztą mówi, że umie pokonać takiego zwierza, jak na przykład lew. No i Dawid chce być po prostu dobrym pasterzem, pastuchem. Natomiast przychodzi do niego Samuel, taki prorok, i po prostu bierze go, wyciąga z tego stada i namaszcza go na króla. Można powiedzieć, że Pan Bóg bierze tego człowieka i mówi mu: fajnie, dobre masz plany, to są naprawdę świetne przedsięwzięcia, które masz, ale ja trochę inaczej patrzę na twoje życie. Mam po prostu inne plany na twój temat, mam inną wolę niż twoja. Ona się trochę zazębia, bo będziesz pasterzem, będziesz dobrym pasterzem, ale będziesz pasterzem całego ludu. Będziesz po prostu królem Izraela. Jest też drugi człowiek, Ignacy z Loyoli, ten, który wymyślił, który po prostu dostał takie natchnienie do tych ćwiczeń duchowych, i on po swoim nawróceniu chce z kolei dokonywać czegoś wielkiego. Zobaczcie, Dawid chce po prostu być takim zwykłym człowiekiem i Pan Bóg bierze jego plany i można powiedzieć, że wstawia je na zupełnie inny poziom. Natomiast Ignacy z Loyoli chce dokonywać wielkich rzeczy, ogromnych. Po prostu w trakcie swojego nawrócenia czyta żywoty świętych, patrzy na świętego Dominika, na świętego Franciszka i chce dokonywać ogromnych rzeczy dla Boga. Dlatego planuje, kiedy już się nawrócił, że po prostu zrzuci wszystkie swoje tytuły szlacheckie, zrzuci swoje szaty po prostu książęce, przywdzieje wór pokutny i w ten sposób pójdzie do Jerozolimy, do Ziemi Świętej i tam przez całe życie będzie dokonywał wielkich rzeczy. Natomiast kiedy się tam udaje, bo rzeczywiście udaje mu się dotrzeć do Jerozolimy, okazuje się, franciszkanie stopują go wtedy i mówią mu, że to jest niemożliwe. Po prostu wracaj. Musisz wrócić tam, skąd przyszedłeś. I można powiedzieć, że to dokonywanie wielkich rzeczy Pan Bóg też bierze jakoś w swoje dłonie i można powiedzieć, że trochę ten plan Ignacego z Loyoli zniekształca. Pokazuje mu, że jednak inna jest wola Pana Boga niż jego samego. I tutaj na końcu tych dwóch opowiastek wiemy, bo jesteśmy mądrzejsi, po prostu wiemy, jak się wszystko skończyło. Wiemy, że Dawid w końcu został pasterzem całego Izraela, został królem. Wiemy, że Ignacy z Loyoli został zakonnikiem, i to nie w Jerozolimie, ale po prostu wrócił do Rzymu i tam założył zakon jezuitów. Czy skoro wiemy, że Pana Boga, że wola Pana Boga jest zupełnie inna, czy jest jakiś środek do tego, żeby odkryć wolę Pana Boga w naszym życiu? Myślę, że każdy z nas zadaje sobie takie pytanie. Przecież ja mam też plany. Przecież ja też chcę dokonywać różnych rzeczy. Chcę przecież założyć swoją rodzinę. Przecież są takie osoby, nie wiem, czy tutaj wśród nas, ale są takie osoby, które
mierzą się z tym, czy ja nie powinienem pójść na przykład na zakonnika, albo czy nie powinnam być osobą konsekrowaną. Mamy takie plany. Dodatkowo przecież w życiu codziennym chcemy podejmować różne decyzje i zastanawiamy się, czy ta decyzja jest zgodna z wolą Bożą. Czy Pan Bóg, czy Bogu się to podoba? Mojemu Ojcu, dobremu Bogu. Czy to, co zamierzam, jest jakoś, można powiedzieć, w kręgu Jego zainteresowań, czy to się mieści w Jego planach? Czy istnieje sposób, żeby poznać tą wolę? Wolę Pana Boga. Moi drodzy, i chcę Wam powiedzieć, że dzięki tej książeczce ćwiczeń duchowych, dzięki ćwiczeniom wykonywanym za pomocą tej książeczki ćwiczeń duchowych, możesz znaleźć tę wolę Bożą. Jest to możliwe. Ignacy, jak pisze tą książeczkę ćwiczeń duchowych, to ponieważ wiele razy się otarł o to, że wiele planów, które miał, w ogóle są w poprzek albo w ogóle gdzieś są od czapy i Pan Bóg nawet nie myśli takimi kategoriami jak on. I ponieważ Ignacy doświadcza tego, że wola Pana Boga, kiedy on ją odnajduje i wykonuje, dokonuje ogromnych przełamań. Nagle się dzieje w jego życiu tak wiele dobra, że nie tylko dla niego samego, ale też i dla tych, którzy są wokół niego. I on zaczyna smakować, jemu to zaczyna smakować, że kiedy dowie się, jaka jest wola Pana Boga i za tym pójdzie, to czuje, że to jest coś bardzo dobrego. I on to bierze też, myślę, że od samego Pana Jezusa. Myślę, że kojarzycie, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, że wola Pana Boga, wola Jego Ojca jest tak dobra, że On się nią karmi. On po prostu każdego dnia jej smakuje. I to wyglądało w ten sposób w modlitwie Jezusa, że kiedy On rano szedł na modlitwę, to tak długo się modlił, aż Ojciec powiedział Mu, czego chce, jakie są Jego pragnienia. I kiedy Jezus widział to, co Ojciec chce dokonać, jaka jest Jego wola danego dnia, widząc, jakie to jest wspaniałe i dobre, po prostu dokładał wszelkich starań, żeby zrobić to, czego Ojciec chce. I nie wiem, czy kojarzycie takie zdania Pana Jezusa, kiedy On mówi, że ja nie robię niczego, czego bym wcześniej nie zobaczył u Ojca. Niczego nie robię, nawet niczego nie mówię, niczego nie robię, jak idę do faryzeuszów, jak idę do synagogi, niczego, wszystko to widziałem najpierw u Ojca. To jest Jego wola i z tego czerpał radość i Ignacy chciał tą samą drogą pójść, bo zobaczył, że parę razy się przejechał, kiedy chciał zrobić tylko i wyłącznie to, co samemu sobie gdzieś tam wymyślił. Ciekawym doświadczeniem w trakcie ćwiczeń duchowych jest to, że ja nagle zaczynam doświadczać w swoim wnętrzu różnych poruszeń. Jednymi z tych poruszeń są poruszenia Pana Boga. To On mi podpowiada najczęściej: nie bój się, dasz radę, spokojnie. To najczęściej Jego poruszenia podpowiadają mi: słuchaj, może warto by było, żebyś zrobił sobie ćwiczenia duchowe. To jest Jego inicjatywa we mnie. Jeżeli ja myślę, że kiedyś każdy z nas to zobaczy na własne oczy, że każde dobro, które udało nam się zrobić w życiu, miało swój początek w Nim. Ta iskra, cokolwiek by nie było w Twoim życiu, jeżeli widzisz swoje dorastające dzieci, każdy dobry owoc Twojego życia ma źródło w Nim. Gdzieś był taki początek, kiedy Pan Bóg mówił do Ciebie: spokojnie, zrobimy to razem, nie ma lęku, spokojnie.
ale też doświadczenie tego czasu ćwiczeń duchowych pokazuje, że oprócz tego głosu dobrego, oprócz tego, prawda, tych dobrych natchnień Boga, który we mnie mieszka i którego szukam w trakcie ćwiczeń duchowych, do którego mogę się dokopać w swoim wnętrzu, oprócz tego jeszcze są pewne inne rzeczy, które wpływają na przykład na moje działanie, na moje decyzje. I taką rzeczą jestem na przykład, takim głosem jestem ja sam. To są różnego typu kolejny, w które przez całe życie już wszedłem. Czyli na przykład, jeżeli ja wychodzę na zewnątrz i dajmy na to, zakładam czapkę, no to bardzo często się okaże, że ta decyzja, którą podjąłem, nie wynika z tego, że to Pan Bóg mi gdzieś w sercu powiedział: ej, załóż czapkę, bo jest zimno. Tylko dlatego, że ja się do tego przyzwyczaiłem. To jest mój sposób działania. Być może całe życie, jak byłem mały, mama mi mówiła: jak wychodzisz, załóż czapkę. No i to jest coś, co po prostu jest w nas i to jestem ja. Wiele rzeczy, które podejmujemy w swoim życiu, to nie jest Pan Bóg, który gdzieś po prostu jak marionetkę nami rządzi, jak marionetką nami rządzi i teraz wszystko, co robię, jest albo Pana Boga, albo od szatana. Nie. Bardzo często ja sam po prostu podejmuję te decyzje. Moi drodzy, no i właśnie już wspomniałem trzecią osobę, która takim trzecim aktorem w naszym życiu, w naszym wnętrzu, który może podsunąć nam różnego typu myśli czy pomysły, bardzo często genialne, tak się nam wydaje na początku, jest po prostu nasz nieprzyjaciel, jak nazywa go święty Ignacy z Loyoli, nieprzyjaciel człowieka, nieprzyjaciel natury ludzkiej, zły duch. I o nim też sobie powiemy. Myślę, że jednak chyba najważniejszą rzeczą, którą chciałbym, żebyście na początku zobaczyli w ćwiczeniach duchowych, jest to, że rekolektant, jak zaczynamy po prostu ćwiczyć sobie duchowo, zaczynamy to naprawdę na własnej skórze doświadczać, że Bóg żyje we mnie, że Jego Święty Duch, że to nie jest fikcja, to co święty Paweł powiedział, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że to nie przydarzyło się tylko Jemu. To jest każda osoba, zwłaszcza te osoby, które są ochrzczone. Od tego momentu Duch Boży w nas mieszka i wiele, wiele tych rzeczy, które udało nam się dokonać w naszym życiu, na przykład to, że tutaj jesteśmy teraz w tym momencie, było z jego pomocą albo nawet z Jego inicjatywy. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy, mając takie wprowadzenie, popatrzyli sobie na te pierwsze reguły Ignacego z Loyoli. Nie będziemy po prostu teraz przechodzić przez wszystkie, ale zobaczymy sobie takich kilka podstaw, które są ważne w rozeznawaniu duchowym. Ignacy z Loyoli dzieli ludzi na dwa rodzaje. Jeden rodzaj jest taki człowiek, który idzie w stronę siebie samego. Można powiedzieć, stoi tyłem czy plecami do Pana Boga. To niekoniecznie jest tak, że to jest że to są wielcy grzesznicy. Ale ponieważ nie poznali Pana Boga, mają wrażenie, że Go nie ma. Często może zawiedli się nas z historii swojego życia i mają pretensje do Niego, po prostu stoją tyłem do Niego i mają taki zwrot w swoim życiu ku sobie. Po prostu to, co ja, to jest najważniejsze. Moja wygoda, dobra opinia moich teściów, dobra opinia rodziców, dzieci, żeby dzieci były zadowolone po to, żebym ja był szanowany. Czyli jest taki zwrot ku sobie, ku centrum życia, to ja. I to jest jeden rodzaj ludzi. Jest jeszcze drugi,
dla których ten kierunek jest ku Bogu. Czyli no, odkrywają w swoim życiu, że wow, Bóg istnieje. I to jest osoba, której mogę ufać, to jest po prostu dobra osoba. Nie grozi mi nic złego od niej, a wręcz przeciwnie. Za każdym razem, kiedy się do niej zwracam, przychodzi do mnie z tego jakieś dobro, jakiś owoc. I te owoce są dobre, one trwają i tak dalej. Moi drodzy, to jest ważne, żebyście sobie to wyłapali, że mamy taki kierunek i to widać w osobach. Nawet można powiedzieć, że w środowisku kościelnym dosyć łatwo, kiedy ćwiczycie duchowo, dosyć łatwo to zauważyć, że niektóre osoby mają bardzo silny zwrot ku sobie. Że nawet ta moja pobożność, ona wynika z tego, nie z tego, że Bóg tego chce, ale że ja jest bardzo silne, że ja jest na pierwszym miejscu. Ale są też, rzadko się takie osoby spotyka, ale są też takie osoby, które mają radykalny zwrot ku Bogu. I modlą się ze względu na to, albo pomagają komuś, czy robią jakieś ćwiczenia duchowe, ze względu na to, że Pan Bóg je do tego zaprosił, albo nie robią czegoś, dlatego że Pan Bóg ich w ogóle do tego nie zaprasza. Ważne jest to, kiedy sobie to wyłapujemy, że są takie dwa rodzaje ludzi, że ten zwrot, i to widać, to słychać w Biblii, ten zwrot, on może się w życiu zmieniać. Ja mogę, jeżeli jestem człowiekiem, który jest tyłem odwrócony do Pana Boga, jestem zwrócony tylko i wyłącznie ku sobie, ku mojemu ja, ja mogę ten zwrot zmienić. Jeżeli następuje, można powiedzieć, zmiana tego kierunku, to wtedy następuje w naszym życiu nawrócenie. I o tym mówi Pan Jezus, kiedy przychodzi i zaczyna w Galilei głosić publicznie: nawracajcie się, zmieńcie zwrot, zmieńcie kierunek. Patrzcie na tych, którzy potrzebują waszej pomocy. Spójrz na Pana Boga i szukaj Jego woli. Czy to, że pościsz dzisiaj, jest Jego wolą, czy może twoją? To jest, i wtedy następuje nawrócenie. Jeżeli ja zaczynam szukać woli Boga, zaczynam się nawracać. Ale jest jeszcze taka możliwość druga, i o tym też mówi Biblia, że są tacy sprawiedliwi, którzy żyją całe życie sprawiedliwie, można powiedzieć, chodzą do kościoła i tak dalej, ale w pewnym momencie decydują: już dłużej nie wytrzymam. Ja po prostu zostawiam to wszystko, rzucam to w Pireneje, i naprawdę można ten zwrot zmienić. I to nam mówi, że człowiek jest wolny. Że każdy z nas po prostu może zrobić tak, jak chce. Ale nie wszystko przynosi nam korzyść. Więc takie dwa słowa na temat tych kierunków. Są ludzie, którzy są zwróceni ku Panu Bogu i idą do Niego, ale są też tacy, którzy idą w odwrotnym kierunku. Można powiedzieć, takim centrum wtedy jestem ja sam. To jest taka pierwsza ważna rzecz. Dwa rodzaje ludzi. I teraz chciałbym, żebyśmy przez moment popatrzyli na tych ludzi, którzy są zwróceni ku Bogu. Chciałbym, żebyście tak przyjęli to, że skoro robimy teraz ćwiczenia duchowe, skoro jesteśmy w tym momencie, szukamy tej woli Bożej, to każdy z was, jak jesteście na tej konferencji, jest zwrócony ku Bogu. Być może teraz niektórzy z was może gdzieś tam sobie zadają takie pytanie, czy podważają to, że no ja nie wiem, czy w tym momencie jestem jakoś tak stuprocentowo zwrócony ku Panu Bogu, ale chciałbym, żebyśmy to przyjęli, że w tym momencie ten nasz zwrot, że to nawrócenie się w nas dokonuje,
i zaczynamy iść powolnymi krokami w stronę Pana Boga. I moi drodzy, w związku z tym, jeżeli jesteśmy osobami zwróconymi ku Panu Bogu, to możemy znajdować się na pewno na 100%. Będziemy w takich dwóch sytuacjach. Przydarzy się nam coś, co Ignacy nazwał, i na samym początku on już to opisuje, przydarzy się nam coś, co nazywa on pocieszeniem i strapieniem. I chciałbym, żebyśmy sobie dwa słowa na ten temat powiedzieli. Jeżeli zaczynasz iść w stronę Pana Boga, to będą takie momenty w twoim życiu, w ciągu dnia, czasami ten moment będzie trwał przez tydzień, czasami będzie trwał tylko jeden dzień, czasami będzie trwał tylko przez godzinę medytacji. I Ignacy mówi o takich momentach, że jest to taka pociecha duchowa, pocieszenie duchowe będzie twoim udziałem. Jeżeli zaczniesz iść w stronę Pana Boga, to Bóg, którego zaczynasz doświadczać w sobie, będzie dawał tobie znaki, będzie prowadził cię w ten sposób, że będziesz miał taką świadomość, będziesz miał takie przekonanie, że Bóg jest blisko. Że on w tym momencie wręcz porusza cię wewnętrznie i dodaje tobie właśnie, co się wtedy dzieje. W jakich ten kierunek ku Bogu, co on powoduje? Zaczynasz być w pocieszeniu i wtedy w twojej duszy, w środku, w twoim wnętrzu zapala się, można powiedzieć, taki no, dosyć duży, większy płomień niż do tej pory, płomień miłości. Zaczynasz po prostu większą wiarę mieć, że Bóg jest. I masz takie przeświadczenie, że kurczę, chcę nowego życia, chcę dokonać nowych rzeczy. Co się wtedy dzieje? Wzrasta wtedy w tobie nadzieja. Zupełnie widzisz wszystko w innych kolorach. Do tej pory, jak miałeś jakieś obawy na temat, nie wiem, twojej przyszłości, to w stanie pocieszenia, kiedy Bóg ciebie dotyka, wzrasta w tobie nadzieja. Te wątpliwości czy lęk przed przyszłością, przed tym, co ma się dokonać, co do twoich przyjaciół, co do twoich rodziców, on po prostu zamienia się w nadzieję. Czyli masz więcej światła, zaczynasz nabierać takiego przekonania, że będzie dobrze. I rośnie wtedy w tobie wiara i miłość. Zaczynasz naprawdę widzieć, że Bóg kocha ciebie bezinteresownie, że jest naprawdę twoim ojcem, i zaczynają w tobie się wzbudzać takie uczucia dziecięce wobec Niego. Jesteś moim tatą. Ja naprawdę chcę ciebie bardziej poznać. I to są takie momenty, kiedy twój duch, twoja dusza zaczyna pragnąć tak naprawdę więcej tego typu doświadczeń. Masz takie wrażenie, Boże, dlaczego dopiero teraz? No, ja tego bardzo potrzebuję. Zaczynasz pragnąć więcej się modlić. Zaczynasz pragnąć bardziej przeżywać Eucharystię. Zaczyna w tobie ten świat duchowy, przede wszystkim to takie poczucie dzieciństwa, jakoś rosnąć. Moi drodzy, ale to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Kiedy jesteś zwrócony ku Bogu, czyli masz ten kierunek ku Bogu, nastąpiło twoje nawrócenie, coś ciebie zachęciło, żeby robić ćwiczenia duchowe. Idziesz w stronę Pana Boga. Oprócz pocieszeń duchowych czekają ciebie też strapienia duchowe. I to jest bardzo ważne, żebyście sobie to wyłapali. To nie jest tak, że kiedy zaczynasz iść w stronę Pana Boga, będziesz wolny od różnego typu pokus, trudności, zniechęcenia, strapień, można powiedzieć takich ciemności, które podważą tobie wszystko, co do tej pory się udało.
I to jest bardzo istotne, to jest podstawa rozeznawania duchowego, że człowiek zwrócony ku Bogu, można powiedzieć, na zasadzie takiej następujących po sobie wzlotów i upadków, takiego chodzenia przez doliny i pagórki, będziesz doświadczał pociech duchowych, takiego rozpalenia. I będziesz też doświadczać, i dobrze, żebyś doświadczał różnego typu oschłości, czyli strapienia duchowego. Co się dzieje wtedy? Kiedy to, może najpierw tak, kiedy przychodzi strapienie do człowieka? Zawsze po pocieszeniu. Jedno po drugim. Zazwyczaj, kiedy jesteś w pocieszeniu, człowiek duchowy, człowiek, który ćwiczy się duchowo, człowiek, który jest zwrócony ku Panu Bogu, wie, na 100% wie, że jeżeli ja teraz jestem w pocieszeniu i łatwo jest mi się modlić, to jest jeden ze znaków pocieszenia. Łatwo jest mi się modlić. Ja biegnę wręcz na modlitwę, idę na modlitwę chętnie do kościoła. Chętnie idę. To wiem na pewno, że przyjdzie taki czas, może to będzie już za godzinę, może to będzie następnego dnia, że ja będę w dołku. I dlatego zaraz sobie zobaczymy, co robić w takich stanach, ale zazwyczaj po pocieszeniu przyjdzie za chwilę albo za jakiś dłuższy czas, ale przyjdzie strapienie. I co to jest to strapienie? To jest wszystko, co jest przeciwne pocieszeniu, czyli ciemność duszy. Powstaje w twojej duszy zamieszanie. Już nie wiesz w ogóle, czy to dobrze, że ja się modlę dzisiaj? Czy to dobrze, że w ogóle ja mam robić te rzeczy, które sobie zaplanowałam, czy nie? Zamieszanie. Poruszenie w kierunku rzeczy niskich i ziemskich. Najlepiej zostawić to wszystko. Wszystko rzucę dziś, a dzisiaj sobie odpuszczę wszystko. I wezmę, nażrę się chipsów. Niskie i ziemskie, takie, które można powiedzieć, że was upadlają, kiedy dokonacie tego spustoszenia. Macie wtedy takie poczucie, to było niskie, po prostu słabe. Różne podniety i pokusy, co prowadzi do nieufności. Już nie ufasz Panu Bogu. Masz wrażenie, że On ciebie oskarży. Jesteś pozbawiony nadziei i miłości. Doświadczasz wtedy, że jesteś leniwy, letni, smutny i jakby oddzielony od Pana Boga. I to jest bardzo ważne, żebyście wzięli sobie to do serca, że kiedy zaczynacie iść w stronę Pana Boga, będziecie takich rzeczy doświadczać. I to jest normalne. To nie oznacza, że ja źle coś robię. Wręcz przeciwnie, jeżeli zaczniecie iść w stronę Pana Boga, robić sobie ćwiczenia i zaczynacie doświadczać tego typu rzeczy, to chwała Panu. Bo znaczy, że idziecie w dobrym kierunku. Zadać sobie warto teraz takie pytanie, jak w tych różnych stanach czy kierunkach, po których idę, w jaki sposób właśnie w tych różnych stanach działają na mnie różne duchy. Jak one działają? Bo powiedzieliśmy sobie na początku, że człowiek, który zaczyna ćwiczyć duchowo, zaczyna doświadczać w sobie wręcz podszeptów dobrego ducha, Bóg, który mnie porusza ku dobrym rzeczom, ku wierze, ku nadziei, ale też mamy złego ducha, który podsuwa nam właśnie te rzeczy słabe, nie chce, żebyśmy w żadnym wypadku poznali wolę Pana Boga, a jak już poznamy ją, to wszystko zrobi, żebyśmy jej nie wykonali, albo wykonali ją byle jak. Tak właśnie działa zły duch. I teraz takie pytanie, jak właśnie działają te duchy na nas, na człowieka? Najpierw zobaczmy sobie tego człowieka, który jest zwrócony ku sobie. Wyobraźcie sobie, że jesteście takim człowiekiem, który jest zwrócony ku sobie, czyli tyłem do Pana Boga. Jesteście tyłem do Niego. I idziecie w stronę tego zawsze przy swoich wyborach, co jest dla mnie wygodniejsze, co podpowiada mi ja. I Ignacy wtedy mówi, że zły duch
w takim wypadku do takiego człowieka, myślę, że to jest logiczne, jak on będzie działał. Zły duch wtedy zazwyczaj przychodzi do takiego człowieka i ukazuje jemu pozorne przyjemności. Sprawia, że wyobraża on sobie jakieś różne radości i przyjemności zmysłowe, a żeby utrwalić tego takiego człowieka w jego wadach i w tym kierunku. Jeżeli ty jesteś ukierunkowany, na przykład, nie wiem, macie wybrać z żoną, dajmy na to, nie wiem, kolor salonu czy coś takiego, bo macie remont, no to jeżeli jesteś człowiekiem, który jest odwrócony od Pana Boga, jesteś odwrócony do Niego plecami, to w każdej sytuacji, zwłaszcza takiej, zły duch będzie ci podpowiadał, nie ustępuj na krok. Ma być tak, jak ty chcesz. On będzie pokazywał tobie, jeżeli jej ustąpisz, to po prostu później będzie jeszcze tylko gorzej i wszystko będzie decydować tylko ona. I to są myśli złego ducha. Nie ustępuj. Żeby cię utrwalić w tym kierunku. Żebyś nie pytał, czego chce Pan Bóg w tej sytuacji. Jak mam zareagować? Jak mam się dogadać ze swoją żoną na przykład? I w takiej sytuacji, jak działa dobry duch? Zazwyczaj, to jest właśnie bardzo ciekawe, że odwrotnie do działania ducha złego. Czyli dobry duch do takiego człowieka przyjdzie i będzie wręcz, można powiedzieć, gryzł go. Będzie przychodził z takimi myślami, co ty robisz. Będzie przychodził do ciebie z niepokojem, jeżeli jesteś człowiekiem odwrócony do Boga plecami, i będzie na zasadzie wyrzutów sumienia przychodził do ciebie i wręcz szarpał tobą. Nawróć się. Weź inaczej spójrz na to. Bardzo ważne jest to, że jeżeli zmieniacie zwrot, jeżeli jesteście ludźmi, którzy idą w stronę Pana Boga i jesteście nakierowani na Niego i we wszystkim chcecie po prostu spokojnie podejmować takie decyzje, jakie On by podpowiadał, jeżeli zaczynacie oczyszczać się ze swoich grzechów, walczycie o to, żeby być po prostu takim Bożym człowiekiem, to te duchy działają przeciwnie. Jeżeli jesteś zwrócony ku Panu Bogu, to zły duch przychodzi do ciebie i zaczyna ciebie dręczyć, zasmucać, niepokoić. Zaczynasz odczuwać niepokój i nie postępujesz naprzód. Ten niepokój zaczyna ciebie zatrzymywać. Natomiast to jest zły duch, a dobry duch przychodzi do takiego człowieka, który jest zwrócony ku Bogu, i jeżeli widzi, że następują jakieś przeszkody w postąpieniu duchowym na przykład, albo w tym, żeby pogodzić się z kimś w rodzinie, to dobry duch usuwa wszystkie przeszkody. Zaczyna dodawać tobie otuchy i dodaje tobie odwagi, pociesza cię. Wręcz tak cię wzruszy, że zobaczysz, że to jest wszystko możliwe. Nagle będziesz doświadczał wzruszenia, łez, różne natchnienia i spokój będzie usuwał różnego typu przeszkody, żebyś postąpił naprzód. I myślę, że to jest coś bardzo takiego prostego, ale wartego wyłapania, że dobry duch, kiedy zaczynasz zwracać się ku Panu Bogu, będzie dodawał tobie odwagi, a zły będzie stawał tobie przeszkody. Jeżeli na przykład czujesz, że teraz ci się jest po prostu łatwiej dogadać z twoją żoną, z dziećmi, łatwiej jest w tobie wykrzesać cierpliwość na przykład do dziecka, które ma teraz matmę odrobić, no to jesteś w pocieszeniu i w związku z tym dobry duch w takich sytuacjach będzie ciebie dalej prowadził, umacniał i pocieszał. Aby to pocieszenie trwało jak najdłużej. Natomiast zły duch co będzie robił? Będzie po prostu starał się wszystkimi dostępnymi środkami zabrać cię z tego stanu. Czyli na przykład będzie powodował jakieś nagłe uderzenia lęku.
przypomni ci się coś. Przecież mam w przyszłym tygodniu coś tam zapłacić. Już zupełnie idziesz w taką stronę, no... Zaczynasz się nakręcać. I to dobro, na przykład twojej cierpliwości do dziecka, nagle się zaczyna kończyć. I to jest oznaka złego ducha. Natomiast co się dzieje w strapieniu? W strapieniu bardzo ciężko, gdy czujecie, że trudno jest się tobie modlić. Nie masz w sobie wiary, nie masz w sobie nadziei. Masz takie wrażenie, że Bóg jest gdzieś daleko, albo w ogóle Go nie ma. To dobremu duchowi, który przychodzi i mówi spokojnie, pójdź ze mną dalej. Nie zatrzymuj się tutaj. Pamiętaj, że Bóg jest dobry i że On jest przy tobie. Bardzo trudno jest nam uwierzyć takim słowom. Wręcz ich nie słyszymy. Natomiast łatwo wtedy doradza nam zły duch. Kiedy jesteś w strapieniu, zły duch wtedy, o tak, może tobie pokazać jakieś argumenty, na przykład naprzeciw twojemu dziecku, albo twojej żonie, albo naprzeciwko twojemu proboszczowi. No tak, przecież to jest gbur. I nagle jesteś na mszy świętej, proboszcz mówi kazanie i naprawdę nie słyszysz ani jednego słowa, które on mówi. No bo jesteś już w sidłach, w takiej pułapce twojego myślenia, za którym poszedłeś. Gdzie zły duch, nieprzyjaciel po prostu tutaj ciebie podprowadził. I co w związku z tym zrobić? Jest taka zasada: jeżeli rozpoznasz, że jesteś, dajmy na to, że jesteś w strapieniu, warto ćwiczyć to rozpoznawanie. W jakim stanie ja w tym momencie się znajduję? Idę w stronę Pana Boga, a tak ciężko jest. Po prostu przeżywam ciemności, Boga w ogóle nie czuję. To znaczy, że jesteś w strapieniu. Jeżeli rozpoznasz to w sobie, że jesteś w strapieniu, to jest taka bardzo ogólna zasada, którą chciałbym, żebyście sobie podkreślili i zapamiętali na zawsze. Działam przeciwnie, czyli agere contra. Jeżeli, dajmy na to, przychodzi do mnie taka myśl, że wszystko rzucam, w ogóle przestaję ćwiczyć, nie ma, kurczę, po prostu miałem zaplanowane 45 minut modlitwy dzisiaj, czy pół godziny, no ale tak mi jest ciężko się modlić dzisiaj, że daruję sobie. To najprawdopodobniej to jest myśl od złego ducha. I dobry ćwiczący, rozpoznający tą strategię ducha złego, zrobiłby wtedy przeciwnie. Czyli miałem zaplanować pół godziny, miałem pomodlić się przez pół godziny, ale wezmę i po prostu zrobię sobie 45 minut. Ja w ten sposób pokonam przeciwnika. Jak ważna jest to zasada, moi drodzy, żeby działać w takich sytuacjach przeciwnie, żeby w takich sytuacjach nie zmieniać wcześniej podjętych decyzji. Jeżeli sobie podjąłeś decyzję, że masz pół godziny na modlitwę, nie zmieniaj tego teraz, kiedy jest tobie ciężko. Zadziałaj przeciwnie, zrób sobie 35. Jak inaczej zupełnie by świat wyglądał, gdybyśmy taką zasadę od Ignacego przyjęli. Zobaczcie, co się dzieje w momentach strapienia duchowego, na przykład w dynamice małżeństwa. Zazwyczaj osoby, które znajdują się w strapieniu, bo ono zawsze przychodzi, zazwyczaj podczas strapienia zaczynają myśleć, po prostu kupować, łykać jak bocian żabę, wszystkie myśli, które mówią, musimy zmienić tę decyzję. Wcześniej podjęliśmy decyzję, że będziemy ze sobą na zawsze, ale nie, teraz po prostu trzeba to zmienić. Gdybyście szli dalej, nie zmieniając tej wcześniejszej decyzji, starali się trwać w strapieniu w tym samym kierunku, za chwilę pojawiłoby się pocieszenie. Bardzo często jest tak, że tuż przed pocieszeniem para albo osoba, która
zdecydowała się dokonać jakiegoś dobra, na przykład masz takie wrażenie, że powinieneś zadzwonić do nie wiem, do twojego brata, z którym się gniewasz. Masz to zrobić, ale no podjąłeś już tą decyzję, ale teraz znowu masz takie i tuż przed pocieszeniem zmieniasz tą decyzję, nie dzwonisz, zostawiasz i przychodzi duże strapienie. Przychodzi zazwyczaj, wtedy nabierasz takiego zwrotu przeciwnego do Pana Boga i przychodzą myśli, które uspokajają w złym kierunku. A spokojnie, zresztą przecież to jest debil. W ogóle on powinien zadzwonić. I ten ból, i lęk, i strapienie zaczyna wręcz się ustatkowywać. A gdybyś zadzwonił, po jakimś czasie przyszłoby ogromne pocieszenie. Dlatego działaj przeciwnie. Jeżeli czujesz, że jesteś w pocieszeniu, to działanie przeciwne polegałoby na tym, że ja zaczynam trochę myśleć pokornie o sobie. To nie jest moja zasługa. Ciekawe, jak się zachowam, kiedy przyjdzie strapienie. Spokojnie. Zaczynam, jeżeli jesteś w pocieszeniu, to módl się o to, abyś w pokorze mógł przetrwać czas strapienia, który jakoś pewnie niedługo się pojawi. Myślę, że gdybyśmy o czymś takim pamiętali, każdy z nas rozeznawałby w swoim życiu wolę Bożą. Zobaczylibyście, do czego Pan Bóg nas porusza. I przede wszystkim zobaczylibyśmy to, że Pan Bóg daje poznać siebie po swoich poruszeniach, po swoich natchnieniach. Zaczynamy je widzieć, że one są w nas.